Ewangelii według świętego Łukasza. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Niezwykłe, jak bardzo ludzie potrafią obnażyć swoje wnętrze, obnażyć swoje intencje, zadając pozornie proste pytania. Jednocześnie te pytania to są takie kruczki prawne, które próbujemy zastosować po to, by nie musieć uczynić dobra, by nie musieć kogoś pokochać. Jeżeli stworzymy sobie taką bezpieczną strefę komfortu, stworzoną z prawa, obyczajów, przepisów, paragrafów, kruczków, definicji, to okaże się, że tak ładnie sobie poukładaliśmy cały świat, że dzięki temu nie musimy kochać, nie musimy służyć, nie musimy dawać. Tak sobie pięknie poukładaliśmy wszystkie sprawy, dzięki temu, żeśmy zawężyli strefę własnego człowieczeństwa do jakichś reguł, tabelek i definicji, że Jezus jest nam na koniec niepotrzebny, a nawet przeszkadza, dlatego że nieustannie prosi: wychodź poza te definicje, wychodź poza te tabelki, kochaj bardziej niż się da, kochaj bardziej niż musisz, służ więcej niż potrzeba, służ więcej niż się należy, oddawaj, ofiaruj więcej niż przewiduje prawo czy obyczaj, kochaj za bardzo. Bardzo wygodnie jest ograniczyć sobie miłość i bardzo pięknie jest usłyszeć wezwanie Jezusa: kochaj za bardzo. Do zobaczenia jutro.